Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Fallouta 4. No i dalej jesteśmy w fabryce tutaj ze złymi bandytami. Zgasimy światło, nie będą nas widzieć. I próbujemy się tutaj przedostać. Duża ta sala. Okej, okay, fajnie. No super. Dogmit. Chodź tu. Tu. Move here. I zostań tam. Nie. Aj, Boże. Problematyczny jest ten Dogmit. Polecenie. Idź tu. Kurwa mać. Chodź tu, kundlu zajebany. No, zrobili te niby te komendy, ale... Nie chcę, żebyś do kurwy nędzy tam łaził. Chodź tu, psie, bo tylko mi przeszkadzasz. Wszystko jest fajnie, jak jesteśmy na otwartym, na ostatniej przestrzeni. A w budynkach to jest masakra. Gdzie te kutasiarze są? O, fajnie, że sam sobie kurwa rzuciłem. Bardzo inteligentnie. Bardzo fajnie. Dobra, czekajcie. Weźmiemy się... We wspomagaczujemy. Kwiat marchwi, nie dziękuję. Marchewkę mogę zjeść, ale niestety niewiele to da. Miska kluseczek może być. Mięso, nie mamy coś ugotowanego. Mięso spod miękkiej muszli błotniaka, nie no, super brzmi. Gdzie te kutasiarze są? Tam wieżyczkę jakąś słyszę. Au, shit, nie zauważyłem. Okej, okay, wybuch był. To też wybuchło. Tam widzę wieżyczkę, tak? Możemy się schylić. Trafić w ten sposób. A, ona też nas trafia, fajnie. Natomiast my jej nie. Najwyżej. Ona nas trafia, my jej nie. Lubię takie sytuacje. O, granat by się przydał. Jakbyśmy sobie tak tylko wzięli teraz granat. Tu, gdzie to jest? Na dole będą, tak? Granat odłamkowy. O, super. Przeładujemy jeszcze. Do widzenia, panie wieżyczko. Tu sobie chłopek płonie zajebiście. Orientacyjnie sprawdzę, co tu się dzieje, ale widzę, że tutaj więcej nic nie ma po tej jakby części, po tej stronie. Możemy przejść chyba tam dalej. Po co mi ten chłopek w prawym górnym rogu, że cały czas idę sobie? Fajnie, lubię chodzić. Zauważyłem, że chodzę. No kurwa, nie trafię w niego. O, dobra, jest. Bardzo ładnie im głowy odpadają i to był dobry pomysł, żeby wziąć ten profit z tym... O, zrobieniem tej masakry. To był fajny pomysł. A, wypad. Okej, okay, pobiłem ją. Nawet nie chciałem, ale ją pobiłem. Fajnie wyszło. Dobra, przydałoby się coś, co ma większy, większy, słuchajcie, ten magazynek. Nie wiem, jaki ten ma. 12 też, cholera jasna, bo te pistolety się przerabia tylko na karabiny, a nie... To nie są dwa różne, wiecie. O, ty gnoju. O Jezu, jeszcze strzela takimi krótkimi seriami, to już w ogóle bez sensu. Krótka dwururka, może to, albo strzelbę bojową, to też jest jakiś pomysł. Koktajl możemy wziąć. Klucz do kół, zabawkowy samochód, jakieś butelki, jakieś pierdoły. Ogólnie jestem troszkę przeciążony, więc staram się już nie zbierać nic. Okej, trzeba będzie wrócić za chwilę po psa. Butelka, popielniczka, nie dziękuję. Gdzieś te dupki cały czas tu są jeszcze, nie? Słychać ich. Będziemy szukać jeszcze tylko po jakichś takich, wiecie, zamkniętych skrzynkach. Albo wiatrak. O, wiatrak mi się bardzo przyda.
Co to jest? Nie wiem, że to jest jakaś bomba. Dobra, ostrzeliłem mu łeb. Niestety nic to chyba nie dało. No to trudno. Jest Korwega. To jest ogólnie jakby wejście główne, nie? Tak mi się coś wydaje. Oczywiście tu nic nie ma. A, zajebiście, to była bomba. Właśnie tak mi się wydawało, że coś tam jest. Wydawało mi się i dobrze mi się wydawało, że coś tam jest. Tu jeszcze można przejść. Dobra, nie mamy w ogóle życia. Fajnie, że przeżyliśmy. Czekajcie, ile mamy... Ciekaw jestem, ile mamy życia. Gdzie to jest napisane? Nigdzie, pokaż efekty. Nie jest napisane, ile mamy w tym momencie życia, ale praktycznie zero. Punkty akcji. A nie, są punkty wytrzymałości 5 na 151. No jajebiście. Ekwipunek i dawaj mi wspomagacze. Tak, zjemy coś sobie. Przydałoby się jakieś takie. O, żelki zjedzmy. Żeberka i ogłaj. O, świetnie. Te żelki mi tyle życia dały, naprawdę? One zawsze nic nie dawały. Aparat fotograficzny sobie weźmiemy. Zawsze żelki praktycznie nie dawały nic. Teraz widzę, że sporo dają. Fontanna. Nie, dziękuję, nie będę pił z fontanny. Tutaj możemy jeszcze przejść chyba. Szczotka do włosów. Może być. Srebrny widelec się przyda, bo to jest srebro. Właśnie srebro i złoto jako osobny surowce, więc przypuszczam, że do czegoś ciekawego się to może przydać. No i tutaj nie widzę nic za specjalnego. Nic za specjalnego tutaj widzieć nie widzę. Czy to są jakieś... Nie, to nie są żadne drzwi. To też nic nie ma. Dobra, to przechodzimy, wracamy tam, gdzie byliśmy. Czy ogólnie mogliśmy przeszukać troszeczkę tych gości? Względem amunicyjnym. Bo tutaj mam niewiele tak naprawdę. O, jest tutaj kastet, probówka. Okej, ten akurat gówno mi da. A nie, czy ja wszystkich przeszukałem, czy... Nie wiem, zabijałem tu kogoś? Czy nie? Żabiłem, czy nie żabiłem? Nie zabiłem tu nikogo. Nie, tutaj już nikogo nie było. Dobra, to tłumaczy moją... A, nie, czekajcie, tutaj ktoś jest. Kapsel, naboje. Karabin, samoróbka może być. Okej. To było u góry. A, wyszliśmy stąd chyba. O, właśnie, dwururka. Może być. Oj, nie mogę biegać. Dobra, coś trzeba wypieprzyć w takim razie. Stek ze szpona śmierci możemy zjeść. Nie, no coś wywalmy w takim razie. Pancerz z sprętami, to na pewno mi nie jest przydatne, więc nie wiem po co to mam. Więc to wywalimy. Strój odkrywcy i strój ze skóry muta rogacza, to też mi nie jest potrzebne. To sobie oczywiście mogłem zostawić gdzieś, ale po co? No i fajnie, możemy zbierać kolejne rzeczy. To idziemy w dół w takim razie. Taśma klejąca jak najbardziej się przyda. Aluminiowa puszka. Aluminium to mam sporo. Tu jeszcze nie byłem? Byłem tu. A, wiem gdzie jestem. Przeszedłem z powrotem tam gdzie już byłem. To czekajcie, weźmiemy jeszcze tego Dogmita, bo on tu gdzieś biedny siedzi. On tu gdzieś biedny siedzi, słuchajcie. Tutaj będzie. Tu. O, jest, dobra, chodź. I jeszcze raz idziemy tu do tych gnojków. Właśnie, tu pozabijałem trochę osób, więc się pozbiera to, co z nich zostało. Pistolet automatyczny, palnik, okej, okay, palnik może być ciekawym tworem. Krótka dwururka i oczywiście już nie mogę biegać, a pies jest, uwierzcie mi, pies jest po prostu zapełniony, aczkolwiek... Nie, dobra, wywalę po prostu tą dwururkę ostatnią i już. Czy cokolwiek tam, co ma zero... O, działko obrotowe, zerowy damage, ale to jest działko obrotowe, no. Co tu dużo mówić. Okej, widzę, że po damage'u są nawet posortowane w miarę. To był chyba ten dziwny. Dobra, to weźmiemy to, albo nie, tu puścimy ten jeden. Dobra, więcej nie zbieramy poza... Co jest? Dalej nie mogę biegać? No przecież wywaliłem trochę. A co chodzi? 5 dźwig. Dobra, zjedzmy coś po prostu i tak będzie najszybciej. Przekarma w puszce, pół kilo. A jest coś takiego, co... Albo co mogę wywalić ze śmieci, co jest mega... ciężkie. Młotek kulkowy? Nie, maszyna do pisania. A, maszyny by się przydały. Zębatka, śruba, sprężyna.
Drewno i stal, no to mogę wywalić, bo to jest akurat mało istotne. Więc to wywalmy. Stal, stal, akurat stali to mam od cholery. Garnek. Nie no, miedź musi się przydać. Stali, olej, olej może się przydać. To jest niewiele waży. Azbest, tkanina, srebro, srebro, stal. Nie, to się przyda, plastik. Możemy wywalić, aluminium się przyda. No się przyda, stal, sprężyna. Wagę kuchenna, no to bym wolał zostawić sobie takie rzeczy. Ile my mamy już? Mamy idealnie, dobra, więcej nic nie zbieram. Amunicję i pieniądze, nic więcej. Aktualnie będziemy wywalać coś jeszcze, dobra, ten tu został, naboje. A, coś tam, nie chce mi się, wiecie, musiałbym sprawdzać każdy z tych broni, co tu warto, co nie warto zbierać. Trochę to męczące, dobra, idziemy tutaj na górę, bo tu jeszcze nie byliśmy, tu zebrałem coś. O, tutaj jest do otworzenia skrzyneczka. Zobaczymy, co w niej może być. Fajnie jest wypisane właśnie, co dany daje ten. O, klej, konieczność dla mnie. Złoto, olej, stal, super sprawa. Drewno, tkanina, resztę możemy wywalić, tak? Czyli trzeba coś wywalić, o, na przykład stalową chochlę. Niewiele akurat ona ten. Garnek zostawimy. Butelki w sumie można wywalić, bo szkło to też mamy sporo. To zostawimy. Puszki, no one są mało. Dobra, generalnie nam wystarczy. Idziemy dalej. No trzeba po prostu chodzić często tak naprawdę do tych swoich. Nie, 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 nie chcę, fuck me. Tak łatwo tutaj jest, strasznie łatwo jest przejść po prostu między lokacjami. Tak, bo w poprzednich częściach, jak chcieliśmy wyjść z lokacji, to nas pytało, czy chcemy, czy chcemy. Było po prostu potwierdzenie, czy chcemy na pewno wyjść z lokacji. Wtedy było tak, chcemy wyjść. A tutaj po prostu tak podchodzisz do drzwi, pyk i oh shit, loading. I teraz będę musiał po prostu stąd z powrotem, przez te same drzwi wejść z powrotem, tak? Wkurzające dosyć. Żeby się nie okazało, że są kurcze... Okej. Okay. Okej. Okay. O Jezu, co tu się dzieje? Dobra. Coś jeszcze do nas strzela chyba. Dobra, ja tylko biorę naboje, pirę, mutowod sobie jeszcze wezmę i wchodzimy do środka. No dawaj, dawaj, dawaj. Masakra. No nie od tej strony wchodzimy po prostu. Także przeszukamy najpierw środek, a dopiero później będziemy się zajmować tym, co jest tu na zewnątrz. Okej, okay, przynajmniej żyjemy. W ogóle wcześniej jak próbowałem, wiecie, kreda, to może być ciekawe. Jak próbowałem, słuchajcie, z powrotem przejść ten fragment, co mnie tam zabili ostatnio, to kuźwa dogmit, w sensie ochłap, wziął i słuchajcie, jeszcze sobie światło włączy, bo gówno widzę. Dogmit wziął i kogoś tam zaatakował. Patrzę, co tu możemy wziąć. Kogoś tam zaatakował, został ranny i wiecie, trzeba wtedy mu dać steampaka. No i ja mu daję steampaka, a on, słuchajcie, nic. Upsi, coś tam wybuchło. Chyba ich coś wybuchło. Ja ogólnie muszę zmienić tą broń, bo gówno z nią zrobię. Pistolet maszynowy, pistolet, karabin, samorurka, pistolet, dwururka, laserowy muszkiet. Ale mamy niewiele amunicji, rewolwer. No dobra, dobra, weźmiemy coś z tego, samoróbka, pistolet, karabin, o. No nie no, miałem nadzieję, że kurwa będzie to troszkę inne, ale to nie jest to, co chciałem. Natomiast tutaj koleś cały czas... O, i widzicie, jest kolejny ten do... wieszak do podwieszania... do umieszczania na nim tego... stroju... Znaczy no, pancerza wspomaganego. Granat sobie weźmiemy jeszcze. Dobra. Szkoda, że nie przeszło mi, wiecie, z granatu na... Okej, tu jest strasznie dużo stali, no wiadomo. Szkoda, że mi nie przeszło z jednej jakby miotanej broni do następnej. Byłoby super. Uuu,
Mina kapslowa, super. Kurde, chciałbym mieć taką skrzyneczkę, naprawdę. W sensie mieć takiego... A, słyszę, zaczęło się bicie kotletu, więc chyba na razie sobie odpuścimy. Znaczy, ja sobie odpuszczę i dogram później końcówkę. Tylko jeszcze chciałem... Kurczę, no... Fucking hell. Oczywiście nie mogę chodzić. Ale chyba sobie coś zjemy po prostu. Pire błyskawiczne. Waży sporo. Zjemy i będzie. Chcę tylko przeszukać do końca tą cholerną lokację, no. Kotlety mogą zaczekać pół minuty. Dobra, to i to wziąłem. O, tu jest jeszcze jeden gnojek. To chyba weźmiemy. Oczywiście znowu nie mogę biegać. Dobra, tutaj nie ma co. Stworzyć nie mogę, bo muszę mieć egzoszkielet gotowy. Dobra, to tutaj na razie się z wami żegnam i później dogram resztę. No dobra, powracamy. Co? Musimy przejść tutaj chyba samą górę jeszcze, tak mi się coś wydaje. Może tu jest tyle rzeczy w tej grze. Co chwilę się trzeba tak naprawdę wracać. Na przykład ten środek czyszczący naprawdę by się przydał. A ja za chwilę będę po prostu miał pełen ekwipunek, no. No, pozbieram jeszcze te środki, bo tam wywaliłem jakieś dupo pistolety. To się naprawdę przyda, bo później można z tego, mówię, te, można z tego zrobić, słuchajcie, jakieś tam steampaki i tak dalej. Naprawdę się może przydać. Dobra, tutaj nic nie ma. O dziwo, o, tutaj coś jest do otworzenia, nice. No i się troszkę. Dobra. Samuraka pistolet właśnie wywaliłem. Naboje weźmiemy oczywiście. No i tu mamy karabin. Krótka sam... Nie, co to... Nie wiem, co to znaczy to krótk. Co, krótka samoróbka karabin? Bez sensu według mnie. No, niby weźmy, tylko że kurczę, ile to waży. Waga 3,4. Dobra, nie przeciąża nas jeszcze. Naboje, rad, mopu nie będę brał już. Tam mopa. Poduszka wypchana słomą, nie dziękuję. Wydaje się, że tutaj już jest generalnie tyle. Nic więcej tu chyba nie znajdziemy. Oczywiście można, ja to sobie pewnie będę chodził między nagraniami tutaj i zbierał te różne rzeczy. No dobra, co nam mówi mapa zatem? Mapa... okolicy, o właśnie. Co nam mówi mapa? Mówi nam, że cel jest gdzieś tutaj. Wspólnota. Musimy wyjść do wspólnoty, to za chwilę jest wyjście. Zresztą nie mówię, że wyżej. Że przejdźmy tam w te... Tak, tam chyba musimy przejść. Chociaż przecież tutaj przejścia nie ma. To o co chodzi? A tu ogólnie nie widzę wyjścia. Tu jest to. Czekajcie, jak ja tu przeszedłem w ogóle? Tu będzie przejście. Nie, nie ma. Kurde, no. Czekajcie, są jakieś świeczki. Jakieś pierdoły, radio. O, włączmy radio. Ktoś, my stąd wychodzimy, to nam za długo nie pogra. No, tu nie ma przejścia, cholera jasna. O, tu jest, dobra. Okej, tu jest wyjście. No chyba musimy wyjść. Chociaż mi pokazuje, że cel jest gdzieś tam u góry wyżej, tak? Ale nie widzę za specjalnie tam możliwości wejścia. Wyjdźmy na zewnątrz i zobaczymy, czy coś się pojawi. Zobaczymy, czy coś się pojawi więcej, nam pokaże, gdzie to iść. Po prostu nie wiem, mamy wybić może wszystkich po prostu tutaj w okolicy i tyle. Tak by było chyba najbardziej rozsądnie. Wyzabijać wszystkich. Boże, ale te loadingi. Dobra, jest. Właśnie, kurczę, powinna się, wiecie, ładować od razu to strzelbo, żeby móc sobie ją oglądać tutaj. O, widać na przykład takie zielone się odbijały na zielone światło. Tak jakby właśnie z miedzi zaśniedziałej. No i nie, no mówię ewidentnie wejść tutaj do środka, co? A my sobie zejdziemy. A, to jest ochłap, okej, sorry. O, siema. Chyba w ogóle nie... Aha, celownik to jest nie to, na co patrzyłem. Dobra, spoko. Masakra jest z tą bronią. Nie podoba mi się, musimy ją wywalić. Ekwipunek... na pewno nie to. Karabin...
O! To będzie dobre. Strzelba, czy te... amunicję sobie wzięliśmy. Wieżyczkę, co? Dobra. Pieseł, trzymaj steampaka. O Jezus, nie chciałem już. Dobra, to cewka przekaźnika, no dobra, jestem już przeciążony, zajebiście. Aczkolwiek to, tego mamy dużo, a to jest chujowe, więc wyrzućmy jedno. Już będzie lepiej. Skąd jeszcze do nas strzelają, a nie wiem skąd, tam z góry. Okej, czyli faktycznie muszę tam wejść. Dobra, to czekajcie, wejdziemy z powrotem tutaj i spróbujemy się przemieścić wewnątrz tej struktury do góry, no bo jakieś wyjście u góry musi być. A to, co przed chwilą wyszliśmy tamtędy, no to jest niestety nie to miejsce, gdzie chcielibyśmy być. Musimy ewidentnie iść do góry. Kurczę, tu już byliśmy, teraz to wszystko trzeba przejść znowu, co? Szczęście na szybko można się tu poprzemieszczać. Ale to jest, kurwa, to już byliśmy u góry. Tutaj jest wejście do góry, jedno. Tu na pewno wyjdziemy do góry. Tam jest wyjście. A tam jest barierka. A, dobra, są schodki. Są schodki na góry. Faktycznie, bo ja chyba nie doszedłem tu do końca. No tak, przeszedłem na drugą halę, no tak. To wszystko ma sens. Teraz to ma sens. Możemy wyjść. No, i teraz jesteśmy w dobrym miejscu w końcu. Bo już kurczę się zacząłem gubić. Ja sobie zniżę troszeczkę te podłokietniki, a ten za nisko. No, come on. Okej, będzie dobrze. Jeszcze jakbym mógł je jakby skręcić te podłokietniki, to już by w ogóle było zajebiście. Oh shit, co to jest za karabin? Miał być samopowtarzalny, kurwa. Uchłop coś znalazł, kurwa, wroga znalazł. Powtarzalna samoróbka, no kurwa. Szybkostrzelność 2, aha, na tej zasadzie chyba muszę patrzeć, ale to czekajcie, przecież to ma 55. Ale to jest na takie, że ja to muszę naciskać, to mi nie pasuje. Automatyczne, o właśnie, automatyczne musimy coś mieć, automatyczne. Serowy muszkiet. O, to wygląda jak pistolet, o kurwa, taktyczne. Taktyczny utwardzony pistolet maszynowy. Nie wiem, jak to inaczej przeczytać. Ale chyba nie o to chodzi. Naboje sobie weźmiemy. Ale to raczej właśnie to ma być. Gdzie te gnojki? Kanister oleju, dzięki. Radix weźmiemy, resztę... Nie no, ja będę musiał tu wrócić po prostu. Miska dla psa jest. No i tak to się można bawić. Ktoś tam czymś rzuca, ale nieudolnie widzę. Niewiele mamy naboi tak naprawdę do tego. I ta muzyka taka, kurczę, jakbyśmy po prostu biegli po zwycięstwo, nie? Coś w tym rodzaju. Au. Tam jest gnojek, dobra, czekajcie, mieliśmy tutaj... Chwila. Miałem tutaj to. Pokazuję od razu, ile mamy naboi. Dobra. Wystrzelałem gnojka. O, steampack, nie o to mi chodziło. Zawsze możemy jeszcze uciec się do takich, wiecie, końcowych metod. Prawda, szkoda troszkę nabojów, ale trudno. Problem, że to się przegrzewa strasznie. Bardzo ładnie. Jeszcze jakieś gnojki? Już ci dam steampaka. Au. Właśnie i tam jeszcze za nami coś jest. No i bardzo ładnie. Super. To weźmiemy. Gdzie tam? U góry coś jeszcze jest, tak? Mówisz, Dogmit? Dobrze. Już za tobą idę.
No i bardzo ładnie. Czyżby to byli wszyscy? No nie widzę. O kurwa, jeszcze nie. O, tam cię widzę, dobra. To weźmiemy sobie ciebie, zdejmiemy w inny sposób. Można wstrzymać oddech tutaj, naprawdę. Najebiście. Tylko, że cholera... Jakby trafiam cały czas w barierkę, ale w końcu głowa mu odpadła. Sakramencka maci, no cały czas. Ja chciałbym sobie, wiecie, na chwilę po prostu zobaczyć, co oni tu mają, pozbierać itemy, a ci napierdzielają. Bo chciałbym po prostu wybrać odpowiedni karabinek. Ten miss maszynowy fajny, tylko że nie mam amunicji do niego za specjalnie dużo. Ten automatyczny dupiany był, nie? A co, jak mam dużo amunicji, to są takie kutasowate strasznie, no. Czekajcie, sortowanie, obrażenia. Można po obrażeniach, ale to nie o to. To chyba jest szybkostrzelność i... Tak, to jest po szybkostrzelności i teraz dopiero coś widać, o. Ten wygląda, że to będzie... O! No i tym można się bawić. Znaczy, nie jest to karabin, ale... Ale już lepiej, co? Kiedyś sobie zrobimy... Tu gdzieś jest jakiś... Nie, ale ktoś tu leżał. Dogmit, sprzątnąłeś mi pacjenta. O! Bandyta, nabój... Karabin. No na razie musimy to wszystko zostawić, po prostu nie mam na nic... Czekajcie, wiecie co? Jakbym wziął karabiny... A wypieprzył jakieś takie pierdoły. Właśnie po szybkostrzelności zajebiście to widać, tak? Tu mamy wszystkie miotane bronie i tu na przykład mamy coś takiego, ale to jest jeszcze... To jest snajperski? Nie. To jest snajperski. To jest jakiś dupo snajperski. To mnie to nie ustawia, to możemy wypieprzyć. Muszkę oczywiście zostawimy. W ogóle powinniśmy to mieć przydzielone gdzieś. Tutaj. Laserowe, wiecie, po jednej stronie. Pistolet, samoróbka. 900 naboi, zajebiście. Opóź jeden. Później przyjdę, to będę to zbierał wszystko. Dalej jestem przeciążony. Naprawdę? Dobra, wywalmy to. Wywalmy te. Bo te karabiny są gówno warte. Znaczy to są jakieś takie... Coś a la kurwa hunting rifle, który był wcześniej. W poprzednich Falloutach, nie? To było największe gówno, jakie się dało. Ktoś tu wyszedł za mną, czy mi się wydawało? Nie, to pies tylko. Okej, tam ktoś chodzi. Jest tam. Dobra, zdjęty gnojek. Je jak ślicznie, wschód słońca mamy. Tu mi mówi co? 33. No i gdzie mam to iść w ogóle? Fabryka samolotów, zabij przebywających tam bandytów. No zajebiście, tak. No i co? I jeszcze... jak długo jeszcze? Ile jeszcze mam? Kurde. Tu mi pokazuje coś. 10, 11. A drzwi mi pokazuje pode mną, tak jakby tam... Miał ktoś być w środku? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale... Zobaczymy tak. To jest rewolwer. To jest ten pistolero. To jest działko obrotowe. Nie o to mi chodziło. A, czekajcie. Ekwipunek. Po szybkostrzelności jest, tak? Czyli chcemy to de facto. Musimy sobie to przydzielić gdzieś. Przydzielimy sobie to tutaj. A tam dziesiątkę przydzielimy sobie... Co to jest? Działko obrotowe? Nie, sorry. To sobie przydzielimy tu, a to sobie przydzielimy tu. Na razie. O, i tak mi pasi. Póki co. Później to będziemy musieli pozmieniać jakieś steampaki. Nie wiem, może w prawo dam. Czekajcie, dana mapa... Co ja chciałem teraz? Chciałem się troszeczkę... O właśnie, podratować czymś. To nadziewane jajka, mniam, zajebiście. Oczyszczona woda, odlot, pieczone mięso, o, to będzie super.
Nic, wejdźmy do góry i zobaczmy. Ale wygląda na to, że nikogo już tu nie ma, nie? Wszyscy są chyba martwi. Tego tu zabiłem. Naboje weźmiemy oczywiście. Ochraniacze, pierdzielić resztę. Czy mamy tutaj coś na końcu? O, 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 o! Na końcu zawsze coś jest. Zajebiście. Naboje są. Pistolet i krótka rewolwerowa samoróbka karabin. Bubblehead figurka, jej! Zajebiście, rdzenie fuzyjne funkcjonują o 10% dłużej. Zajebiście. Czy na tej zasadzie to wszystko teraz działa? Dobra, superancko. Fajnie, dobrze było tu wyjść. Dobrze było tutaj przejść i wyjść do góry. Teraz szukajmy, gdzie my to mamy się udać. Bo generalnie nam cały czas tu pokazuje, że jakby, jakoby, że nie mamy tutaj zakończone jeszcze. Tylko, że musimy wejść. A, możemy się przyjrzeć w ogóle całej okolicy. Jak to wygląda. Właśnie, tam jest morze, woda i tam jest cały Boston. Czy ta wersja Bostonu falloutowska, bo nie zapominajcie, że troszeczkę się różni ten świat od naszego. Nie jest to to samo uniwersum, co świat, w którym my żyjemy. Gdzie jest ten koleś? Po drodze zabiłem tego kolesia tutaj i nie ma go. Dziwne, to jest nieważne. Dobra, schodzimy tam, gdzie nam gra proponuje, żebyśmy zeszli. Tylko może nie będziemy tak skakać. Ot tak sobie. To sobie weźmiemy. Brzytwo zboże. Co to niby jest? Dobra, jebać to. Zeskoczmy na to. I tu. Teraz nam proponuję, żebyśmy zeszli tutaj. Tak? Dobrze, otwórz. No i pytanie, kto jeszcze i jakim sposobem się gdzieś tutaj uchował, bo miałem wrażenie, że zabiłem wszystkich. No okej, okay, teraz mi mówi, idź tam i do góry. O, czekajcie, damy sobie mapę. I mówi mi gdzieś tutaj, ale jak tu w ogóle się niby dostać? Nie widzę żadnej możliwości tam przejścia. Jakoś od dołu trzeba będzie chyba, nie? Ja tu żadnego przejścia nie widzę. Wygląda na to, że jestem idiotą i kurwa nie założyłem do tej pory w ogóle tego przejścia. W sensie tej klatki schodowej. W ogóle tu jest... Tu jest jakaś winda. Okej, okay. Nie zauważyłem w ogóle tego. Okej, okay, spróbujemy pojechać windą, skoro działa. Ty piesę, ale jesteś brzydki. Cały we krwi. Linia produkcyjna. A tu czasem nie byłem już? Gdzie ja teraz kurwa jestem? Nie byłem tu. Chyba nie? Czy byłem? Terminal do schakowania. Wow, terminal do schakowania. Super. Szukamy najpierw tych. Wiecie czego. Chociaż nie widzę ani jednego. O, widzę, tu jest jedno. Pom, 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 pom. Nie ma, nie ma, nie ma. No i tam do góry można wyjść i tam pewnie oni będą. Akord usunięty. Dobrze, przynajmniej to się nie zmieniło. Boże, jak dobrze. Mamy names. Zgodność 1. Dobra, rooms mogłoby być. Bo ma jeden zgodność. Sand. Sycyenet nie może być. Prone. Też nie może być. Eagle. Jedno może być. Zgodność 0. Ok. To też jest jakaś informacja. Czyli tam wiemy, że rooms może być, tak? Split. Sypel i ty. Sypel i ty nie może być. Mogłoby być. Shear, tak? Mogłoby być.
Fruit, fyry, u i ty. Fyry, u i ty. Nie mogłoby być. Drunk. Anek. Też nie widzę. Jeszcze jest co? Stays. Sety. A. Y. S. To by chyba mogło być. Też. Cholera. Jeszcze school. School nie może być. Nope. Zobaczmy stays. Zgodność 1. Shops? Nie zauważyłem tego wcześniej. Cholera, słabo nam poszło. O Jezus Maria, znowu. Kliknąłem za szybko. Dobra, spróbujmy inaczej. Lower. Zgodność 1, dobra. Knife. Nie może być. Patrzmy po kolei, czy są jakieś te. Czy są jakieś pomoce. Tu coś będzie. Wyzerowanie prób. Okej, to zawsze jest. Zawsze jest jakiś pomysł. Czy mamy jedną więcej tak naprawdę. Ruled mogłoby być. Dalej zgodność 1. Okej, okay, to że tamto nie mogło być, to wiem. Akurat mało mi to dało. Tribe. Ostatnia szansa, żeby sprawdzić lower tak naprawdę. Over, nie może być, dobra. Towel. Też nie może być, bo by było więcej, byłyby przynajmniej 3. Under. Przybyłyby 2, to nie. Apply. Też nie może być, bo żadna się nie zgadza. Okej, okay, tam nam następny jakiś wywaliło. Czy nie, no tutaj można tak naprawdę z lewą stroną sprawdzać. Znaczy, trzeba sobie wyszukać to hasło po prostu, tak? Yield. A później było ruled. Yield nie może być, bo się nic nie zgadza. Lodge. Byłyby 2, to nie. Patrz, jaki tu uśmieszek. Oczko, buźka, oczko. Co dalej? Gdzie dalej? Nie widzę żadnych pomocy. Bones. Bones mogłoby być na pierwszym i na drugim w sumie też. Nie, nie mogłoby być. Dobra, bo jest O i E. Tu mam jeszcze jedno. Okej, okay, zgasło to, co już było. Could. Mogło być na pierwszym, na drugim ryu. Ryul ed. Mogłoby być. Ha! Zgodność 2. Ale dalej nie. Could. Może clues. Nie. Loves. Teraz to mi nic nie pasuje. Clues. C. U. Okej, okay, to będzie to. Skanowanie czym? Chyba protektronem. Aktywuj jednostkę, wybierz tryb osobowości. Okej, okay, domyślnie steward w metrze, stróż prawa, strażak. Stróż prawa. Okej. Okay. Cofnij. Jakaś holotaśma jest, ale jebać to. Aktywuj jednostkę. Zajebiście. Nie, już tyle wystarczy. Chcę, żeby mi po prostu zaczął chodzić. O, właśnie, jest Protectron. I niech zabija. Boże święty, ile czasu zmarnowałem tutaj. To rozumiem, jest wyjście to, co po schodach nie chciało mi się iść, tak? Nie? Tak, ale tu jest jeszcze... O, tu jest jeszcze jakaś kuchnia. Już można rękawice kuchenne, okej. Okay. Lodówka, coś tu jest, absolutnie nic. Paczka papierosów, średnio mi to interesuje. Dobra, wychodzimy do góry. Aaa, nie trafiłem. Dobra. Zaczął ich znajdować przynajmniej. Mamy do czego strzelać. Kurczę, że te butle z gazem nie wybuchają. To jest słabe. Oj, nareszcie możemy to skończyć, ja pierdzielę. Shit. Dobra. Gość umarł.
straszny, wiecie, odrzut jest na tym pistolecie. Ups, granat troszkę za daleko chyba poleciał. Dobra, jest, udało się, nice. Wow, 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 samochód wybucha. Ale fajnie jest to zasygnalizowane, że to samochód będzie wybuchał. Co jest, następna wieżyczka? What the fuck? Ileż tego może tu być? Cholera jasna. Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie coś, uzdrowimy się. Dane, ekwipunek. Dawaj, Nuka-Cola. Widzę, że jedna niewiele dała, a druga dała już full. Dziwne. Dobra, czekajcie, mamy tutaj gdzieś... O, karabin. Tak, o to mi chodzi. Musimy to naładować, to jest dziwne. No, nice, dobra. Jared tu jest jakiś. Dobra, słuchaj, Jared, ja ogólnie... Muszę cię zabić. A szukałem cię, kurwa, dobre pół godziny. No, nareszcie, dobra. Pytanie, jak tam wejść jeszcze. Oh, shit. Dobra. To sobie weźmiemy. Jak tu się, kurwa, wchodzi? Ona jakoś zeszła. O, safe do otworzenia mamy. Zajebiście, podoba mi się. Już poszła spinka. Dobra, jest. Psycho, Radix, Stealth Boy, Super Clay, mina odłamkowa, koktajl. Wszystko bierzemy. Ruszać się mogę, zajebiście. Słabo ukryli ten safe. Tutaj chyba da się wejść. Albo i kurwa nie. Gdzie tu się wchodzi? Widzę, kurwa, ten. Zatrudniali osoby niepełnosprawne, tak? Do sprzątania. Fajnie. A jak tam wejść na to gówno? Jesus. No, tu jest zerwany jakby ten. Zerwany jest most. Nie udało mi się wyskoczyć na zawczasu. Chyba sobie wezmę i coś jeszcze zjem. Bo jest słabo, mięso jakiegoś tam czegoś, mózgogrzyb może nie. Oczyszczoną wodę bym sobie wypił, będzie spoko. No! Prawie doskoczyłem. Dobra, udało się. Oj Boże, dobra, fajnie. Udało się, tak? Zabiliśmy wszystkich. Pokazuję teraz do wyjścia i zajebiście. Jared, to ty, zajebiście. Klucz do sejfu Corvegi, nabój, steampack. Strój tułacza, pistolet. Nie. Grognak! Jej! Zajebiście. Następnie otrzymujesz prawie plus 5% do obrażeń krytycznych zadawanych w walce wręcz. Zajebiście. Szkoda, że nie przyda mi się to. Butelka pod lagerze gwinet. Chyba muszę sobie... to jest dobry znak, czy... Znaczy to był znak. Należy... należy schłodzić piwo. Tak myślę. Myślę, że to był wyraźny znak. Nabój, koktajl może być. Chrupiące wiewiórcze kęsy mogą być. Resztę na razie zostawiam. Co tam się do cholery jasnej dzieje? Ktoś mi wytłumaczy, co tu się kurwa dzieje? Jeszcze jakaś dupa żyje. Nie, to nie jest laska. Ale słyszałem wcześniej laskę. Dobra, tu chyba już więcej nic nie ma. Dobra, słuchajcie, no co, zakończymy tutaj misję, znaczy w ogóle odcinek, tak? Misję zakończyliśmy, zakończymy odcinek, bo ja pierdzielę. I w następnym będziemy się zresztą uporać, oddamy tego questa i tak dalej. No, także to tyle w tym odcineczku, dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, bye bye.